NASA ma w planach budowę kilku nowych teleskopów. Jednym z nich ma być teleskop WFIRST. WFIRST stałby się następcą zasłużonego dla nauki teleskopu Hubble'a oraz teleskopu Spitzera. NASA pragnie, aby pokazał on wszechświat takim, jakim go do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Wide Field Infrared Survey Telescope, WFIRST, ma być gotowy do lotu w kosmos w około roku 2025. Teleskop ma mieć średnicę 2,3 metra i wykonywać zdjęcia z dokładnością porównywaną do tych pochodzących z Hubble'a, ale ze stukrotnie większym polem widzenia. Pozwoli to naukowcom bliżej poznać tajemnice ciemnej materii. WFIRST będzie badał rozległy obszar nieba podczerwieni, poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące struktury i ewolucji Wszechświata, a także da nam większą wiedzę na temat egzoplanet, na których może istnieć życie. NASA planuje wystrzelić go w kosmos w połowie lat 20. Będzie to jedna z najważniejszych misji NASA po wyniesieniu na orbitę teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, co nastąpi w przyszłym roku. Budowa WFIRST i umieszczenie go w punkcie wibracyjnym L2, 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, będzie kosztowało w sumie około 3,2 miliarda dolarów. Obecnie NASA zastanawia się, za pomocą jakiej firmy wynieść WFIRST w kosmos. Rozważane są dwie opcje: SpaceX i rakieta Falcon Heavy lub United Launch Alliance i rakieta Delta 4 Heavy. NASA podejmie ostateczną decyzję za kilka lat, jednak już teraz, patrząc z punktu widzenia ostatnich niesamowitych osiągnięć SpaceX na polu drastycznego obniżania kosztów misji kosmicznych, prawdopodobnie to właśnie firma Elona Muska wykona to karkołomne zadanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostaw lajka albo dislajka, albo lajka i zapraszam ponownie. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.